Jedną z najtrudniejszych rzeczy w naszym życiu jest umiejętność podejmowania ważnych decyzji. Jest kilka czynników, które wpływają na nas przy podejmowaniu decyzji. Pierwszy, najbardziej silny, to nasze nawyki. Robiliśmy to zawsze w ten sposób. Zawsze patrzyliśmy na pewne problemy pod pewnym kątem i podążamy za tym nawykiem. I bardzo często to, o czym myślimy, że jest decyzją, jest niczym innym jak podążaniem za nawykiem. Innym zewnętrznym czynnikiem to przykład innych ludzi. Wszyscy lubimy podążać za czyimś przykładem. Zaczyna się to już w dzieciństwie. Dzieci podążają za wzorcami swoich rodziców. Oto dlaczego wzór rodziców w rodzinie jest tak ważny. Nasze dzieci obserwują nas i podążają za naszym przykładem, nawet jeżeli jest to zły przykład. Ale dorośli też to robią, szczególnie w kwestiach decyzji, ponieważ łatwo jest pójść za przykładem innych ludzi. Nie trzeba podejmować własnych decyzji. Wystarczy, że będziesz robił to, co inni. Moi rodzice chodzili zawsze do tego kościoła w sobotę. Oni nie mogą się mylić. Czy nie powinniśmy pozostać przy wierze naszych rodziców? Wielu ludzi po prostu to robi. Idą za przykładem rodziców. Są katolikami, adwentystami. Ale nie w wyniku nawrócenia, lecz w wyniku podążania za przykładem. Innym bardzo ważnym zewnętrznym czynnikiem to opinia publiczna. Ludzie lubią dostosowywać się do większości. Chcą być w tłumie. Większość ludzi chce podążać z tłumem. Jeżeli 90% ludzi chodzi do kościoła w niedzielę, musi to być prawdą. Wszyscy przecież nie mogą się mylić. Są to zatem trzy bardzo ważne czynniki pomagające nam w podejmowaniu decyzji. Ale kiedy Bóg wzywa człowieka, aby poszedł za Nim, to decyzja, która ma być podjęta, nie może się opierać na tych trzech czynnikach. Ani na bazie naszego nawyku, ani na czyimś przykładzie, ani na opinii publicznej. I wtedy większość ludzi nie wie, co zrobić. W słowach Pisma Świętego, które czytaliśmy, mamy właśnie taki przykład. W wierszu 61 spotkaliśmy właśnie taką osobę. Człowiek, który przychodzi do Jezusa. Zauważmy, on nie był powołany przez Jezusa. Przyszedł tam z własnej woli. Ochotniczo przychodzi do mistrza. Wiemy bardzo mało, prawie nic na temat tego człowieka, ale między wierszami możemy coś wyczytać. Jest on jednym z tych ludzi w tłumie wokół Chrystusa. Kiedy Jezus gdzieś kazał, on tam był zaraz w drugim rzędzie. Lubi słuchać przemawiającego Chrystusa. On jest tam gdzieś stale w tłumie. Prawdopodobnie jest synem rolnika. Możemy to wywnioskować z ilustracji, jakiej użył Jezus, chcąc nauczyć czegoś tego młodzieńca. Pan Jezus posłużył się przypowieścią z rolnictwa. Uczynił to, co czynił zwykle, przemawiając do rolników. Kiedy mówił do rybaków, mówił na temat łodzi, sieci, ryb, fal. Kiedy mówił do rolników, mówił na temat siewu, winnicy, orania. A więc mamy tutaj młodego syna rolnika, siedzącego gdzieś w tłumie ludzi słuchających Chrystusa. A on kocha słuchać Jezusa. Kiedy słucha Jezusa, jego serce jest rzeczywiście poruszone. Jest podniesiony na duchu. Czuje się blisko Boga. O, to musi być wspaniałe, być jednym z jego naśladowców i każdego dnia słuchać jego słowa. A więc gdzieś w głębi jego serca pojawia się głos Ducha Świętego, który powołuje go do służby Jezusowi Chrystusowi. Duch Święty mówi do tego młodego człowieka: oddaj swoje serce Chrystusowi. To nie wszystko być tam na każdym spotkaniu ewangelizacyjnym i wysłuchiwać kazania.
Musisz pójść dalej, dać się ochrzcić i stać się członkiem Chrystusowego ciała na ziemi. To jest głos Ducha Świętego, który pociąga go. Dołącz się do uczniów i stań się naśladowcą Chrystusa. Ale jest jeszcze jeden głos. Nie, to nie jest takie konieczne. To jest przyjemnie słuchać Jezusa, ale nie jest konieczne, abyś zmieniał swoją religię. Kiedy zatem przychodzi do domu i rozmawia ze swoimi krewnymi, rodzicami, braćmi, siostrami, mówią: nie, to nie jest konieczne. Możesz przecież zostać w wierze swoich rodziców. To, co było dobre dla twoich rodziców, jest przecież dobre dla ciebie. Możesz służyć Bogu przecież w kościele, do którego należysz. Nie musisz chodzić z Jezusem. Zostań tutaj, bądź dobrym chłopcem, dobrym dzieckiem Bożym. Czyż Pismo nie mówi, że trzeba słuchać swoich rodziców? To jest ten drugi głos. Dwa głosy. Kiedy jest przy Jezusie, ten głos Ducha Świętego wzywającego do służby. Kiedy wraca do domu, jest ten drugi głos. Głos złego. Głos, który mówi: nie musisz dokonywać zmiany. Pewnego dnia zapragnął pójść za Jezusem. Ale kiedy wrócił do domu, następnego dnia to wszystko gdzieś uleciało. Kiedy słucha Jezusa, słyszy powołanie Boże, ale kiedy wraca do domu, to wszystko gdzieś wyparowuje, znika. Myślę, że Jezus przyglądał mu się, gdy siedział gdzieś tam w tłumie. Wiedział, że w sercu tego młodzieńca toczy się bitwa, że toczy się tam walka między Bogiem a szatanem. Kto zwycięży w tej walce? Czy ten młody człowiek w końcu stanie po stronie Chrystusa? I nastał ten dzień, o którym przeczytaliśmy w 61 wierszu. Tego pewnego dnia jest znowu tam w tłumie. Słucha Jezusa. I znowu to uczucie powołania. Poświęć swoje życie Jezusowi. Idź i powiedz mu, że chcesz pójść za nim. Wygląda, że w tym dniu Duch Święty przemawia bezpośrednio do niego, osobiście do niego. I nagle wie. Coś musi zrobić. Musi podjąć decyzję. To musi stać się teraz. Jeżeli pójdzie do domu, to znowu gdzieś się rozejdzie. A więc podjął decyzję. Teraz, kiedy jest tutaj Jezus, pójdę do niego i oddam mu swoje serce. I po kazaniu idzie tam i staje z bijącym sercem przed Jezusem. I co mówi? Chcę być twoim naśladowcą, Jezusie. Pójdę za tobą. O, to najwspanialsze słowa, jakie człowiek może powiedzieć. Pójdę za tobą. To najważniejsze zdanie w życiu człowieka. Pójdę za tobą. Czy nie jest to wspaniałe? Chwała Panu, oto człowiek, który podjął decyzję dla Jezusa Chrystusa. Pójdę za tobą. To jest coś poruszającego, czyż nie? W końcu powziął to wyzwanie. Przemyślał to. Alleluja, amen. Oddał swoje serce Jezusowi. Jakiej reakcji na to ze strony Jezusa oczekiwalibyśmy? Jezusowi z pewnością było miło, kiedy widział tego człowieka siedzącego gdzieś tam, wiedział o tej walce pomiędzy Duchem Bożym a szatanem. Wiedział, jak trudno było temu człowiekowi podjąć taką decyzję. Jezus musiał być tym bardzo poruszony. Objął go swoim ramieniem i powiedział: jak bardzo się cieszę. Modliłem się za tobą, abyś oddał mi swoje serce. Jestem tak szczęśliwy, że zdecydowałeś się pójść za mną. Czy to Jezus zrobił? Jeżeli czytamy ten tekst uważnie, co Jezus powiedział do tego człowieka? Coś absolutnie przeciwnego. Jezus spojrzał na niego i oto co powiedział. Żaden,
który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pan Jezus nie był uprzejmy, nie był miły, nie wyraził swojej wdzięczności. To musiało być niesamowicie zniechęcające dla tego młodego człowieka. Jezus nie tylko go nie zaakceptował, Jezus go odrzucił, nie przyjął jego decyzji. Co w rzeczywistości powiedział Jezus? Powiedział: ty nie pasujesz do mojego królestwa. Dlaczego Jezus to zrobił? Czy Jezus nie rozumiał walki, która toczyła się w życiu tego młodzieńca? Dlaczego go tak zniechęcił? Czy Jezus nie mógł mu okazać trochę więcej sympatii, uczucia? W końcu przecież podjął decyzję dla Jezusa Chrystusa, czyż nie? Czy podjął? Jeżeli czytamy to uważnie, zauważcie, ja cytowałem wypowiedź tego człowieka, ale coś zrobiłem. Zacytowałem tylko tę pierwszą część jego zdania. Pójdę za tobą. Jeżeli tutaj postawiona byłaby kropka, byłoby wspaniale. Ale to nie był koniec w tym miejscu. Jest tam przecinek. A kiedy zauważamy zdanie, w którym znajduje się przecinek, powinniśmy być troszeczkę podejrzliwi. Jakie jest pierwsze słowo po przecinku? Pójdę za tobą, przecinek, ale. Wiemy, co oznacza słowo ale. Te zdania z tym wyrazem w środku ale. Kiedy słuchamy takiego zdania, musimy słuchać tego, co jest po słowie ale, ponieważ to jest najważniejsza część tego zdania. Nie to, co było przed ale. To nie jest ważne. Lecz to, co jest po wyrazie ale. Znacie tego rodzaju zdania? On jest bardzo miłym bratem, ale... Tak, podoba mi się ta dziewczyna. Ona jest sympatyczna, ale... Znacie tego rodzaju zdania? Co przychodzi po tym ale? Zbór ma swojego pastora i pastor mówi, że tej jesieni zamierza przeprowadzić akcję ewangelizacyjną. I stoi za kazalnicą, ma specjalne przemówienie i mówi: tej jesieni będziemy mieli wspaniały program ewangelizacyjny i potrzebne jest mi wsparcie każdego członka naszego zboru. Mam zadanie dla każdego z was. A więc zaplanujcie czas w ten sposób, abyście byli dla mnie osiągalni w czasie tej ewangelizacji. I po kazaniu, kiedy pastor stoi tam przy wyjściu i ściska dłonie członków swojego zboru, jest brat, który podchodzi, ściska jego dłoń i mówi: bracie, jestem tak poruszony tym, że będziesz prowadził kampanię ewangelizacyjną. Ja już zadawałem sobie pytanie, dlaczego my nie czynimy więcej tych działań ewangelizacyjnych w naszym mieście. A jestem tak szczęśliwy, że coś zaplanowałeś. O, to dobra decyzja. Jestem za tym i bardzo chciałbym ci pomóc, ale... Jak myślicie? Czy ten brat da wiele wsparcia? To właśnie ale. To jest to, co stało się tutaj. Pójdę za tobą, panie, ale... I później przekreślił to, co powiedział na początku. Bracia i siostry, mówię o czymś bardzo ważnym. Możecie zapomnieć o wszystkim, co dzisiaj powiedziałem. Ale mam nadzieję, że zapamiętacie jedno zdanie. To jest ta konstrukcja ale. Czasem używamy tej konstrukcji zdania ale w kontaktach z ludźmi. I w uzasadnionych przypadkach może mieć to miejsce. Ale nie może to mieć miejsca w relacjach z Bogiem. Jeżeli przychodzimy do Chrystusa i poddajemy Mu siebie, to jest to bez przecinków i bez żadnych warunków. Nie ma tam ale. Dajemy życie Jezusowi albo nie dajemy. Nie ma niczego gdzieś pomiędzy tym. Kiedy spojrzymy na tę historię po raz pierwszy, może wydawać się nam, że
Nie ma tu niczego nierozsądnego w działaniu tego młodzieńca. Przecież nie można zostawić rodziców i nie powiedzieć im ani słowa. Wypada przecież pójść do domu i powiedzieć do zobaczenia. Jeżeli jest to jeszcze na dodatek syn rolnika, to przecież jest rozsądne, że pójdzie do domu, może tam są akurat jakieś prace polowe i powie rodzicom, że powinni znaleźć jakieś inne wyjście. Ten młody człowiek chce po prostu wpaść do domu i powiedzieć do widzenia. Ma pragnienie pójść za Jezusem, chce tego. Pójdzie tylko do domu pożegnać się z rodziną. Czy tak to wygląda? Czy zauważacie to, co się tutaj znajduje w tym tekście? Co najpierw się pojawia, a co zajmuje drugie miejsce? Ale pozwól mi najpierw. Najpierw w stronę rodziców, a potem pójdę za tobą. I on wiedział, co się stanie. Kiedy pójdzie do domu, jego rodzice będą rozmawiali z nim i będą chcieli wyrwać to z jego umysłu. I wtedy nie będzie musiał pójść za Jezusem. Przecież są żniwa, on nie może tak uciec z gospodarstwa. Co się stało z tym młodzieńcem? Czy czytaliśmy w Biblii coś jeszcze na jego temat? On nigdy nie wrócił. Dał Jezusowi coś, czego jako ludzie nie możemy oddalać. Dał przyszłość, jutro. Dzisiaj zatrzymał dla siebie, jutro dla Chrystusa. Słyszeliście o tym alkoholiku, który mówił zawsze, że jutro przestaje pić. Dzisiaj jeszcze się napije, ale jutro przestaje. Albo o palaczu. Jutro. Nigdy dzisiaj. Zawsze jest to jutro. Dać coś, czego nie jesteśmy w stanie dać, ponieważ nie wiemy, czy będziemy to mieli. Jedyną rzecz, którą jesteśmy w stanie dać Chrystusowi, to dzisiaj. Oto dlaczego czytamy w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos. Kiedy słyszycie głos Jezusa Chrystusa, odpowiedzcie natychmiast. Nie jutro, nie w przyszłym tygodniu, ponieważ kiedy Duch Święty cię wzywa, nie możesz powiedzieć tak, ale. W chwili, kiedy słyszysz głos Ducha Świętego, musisz odpowiedzieć bezwarunkowo i teraz. I dlatego Jezus zareagował w ten właśnie sposób. Powiedział, ta decyzja to nie jest decyzja. Jeżeli naprawdę chcesz przyłożyć swoje ręce do pługa, jeżeli chcesz stać się robotnikiem w Bożej winnicy, jeżeli chcesz naprawdę to robić, to nie oglądaj się wstecz. Podejmij decyzję teraz, nie jutro, lecz bezwarunkowo i teraz. A jeżeli nie możesz tego zrobić, to nie pasujesz do mojego królestwa. Oto dlaczego Jezus nie mógł go przyjąć. Jest wspaniała lekcja wypływająca z tej historii, że kiedy słyszymy głos Ducha Świętego, nie lekceważmy go. Przyjmijmy go bez warunków dodatkowych. 12 lat temu stanąłem wobec takiego samego wyboru, jak ten młody człowiek z Ewangelii Łukasza. Również byłem synem rolnika i to był właśnie czas żniw, kiedy Duch Boży wezwał mnie do podjęcia decyzji. Dziękuję Bogu, że pomógł mi wszystko zostawić i pójść za Nim. Zostawiłem żniwa. Zostawiłem załamanych rodziców, brata, siostrę i pojechałem na kamp, aby tam przyjąć chrzest.
Po pewnym czasie musiałem całkowicie opuścić mój dom pod Wrocławiem i dlatego dzisiaj jestem na Śląsku. Kochałem miejsce, gdzie mieszkałem. Kochałem pracę na polu. Ale Bóg powiedział do mnie, nie będziesz już siał ziarno pszenicy, ale ziarno Ewangelii. Przypuszczam, że większość z was również podjęła kiedyś decyzję, aby pójść za Jezusem. Rodzi się więc pytanie, czy wobec tego to kazanie ma coś z nami wspólnego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odpowiedzieć, co to znaczy pójść za Jezusem. Czy jest to tylko jednorazowy akt, decyzja w momencie nawrócenia człowieka? Oczywiście, że nie tylko. Nawrócenie to dopiero początek drogi. Pójście za Jezusem trwa całe życie, odbywa się każdego dnia. I tutaj możemy dostrzec, czy podobni jesteśmy do tego młodzieńca, czy nie. Ponieważ codziennie przychodzi nam podejmować decyzje za Jezusem lub przeciw Niemu. Ponieważ pójście za Jezusem to pójście Jego śladami. To postępowanie w codziennym życiu tak, jak On postępowałby na naszym miejscu. To zarówno w pracy, w szkole, jak i w domu, w rodzinie. Czy i nam zdarza się mówić do Jezusa, tak, Panie, ale... Panie Jezu, chciałbym nie kłócić się z moją żoną, ale to ona zaczyna. Chciałabym być łagodna, cierpliwa dla dzieci, ale one mnie tak denerwują. Boże, jestem gotów pracować dla Ciebie, ale najpierw muszę zabezpieczyć byt mojej rodzinie. Chętnie bym pomogła tej siostrze, ale ona mnie obgadała. Chciałbym dać coś dla ubogich, ale sam niewiele mam. Owszem, mógłbym pełnić tę funkcję zboże, ale ja się do tego nie nadaję. Chciałbym głosić Ewangelię, ale ja się wstydzę, ale nie potrafię, ale nie mogę, ale nie mam czasu. Lista może się ciągnąć i ciągnąć. Spróbujcie zwrócić na to uwagę w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Ile razy pojawia się to słowo ale w naszych ustach czy w myślach? I najczęściej jest bardzo uzasadnione. Mamy przecież różne problemy i trudności. Lecz pamiętajmy, co usłyszał syn rolnika. Pamiętajmy, że ilekroć to robimy, to nie pasujemy do Królestwa Bożego. Dlatego powiedzmy dziś w naszych sercach: Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek mnie poprowadzisz, i nigdy nie powiem Ci ale. Amen. Drogi nasz Ojcze, tak bardzo prosimy Ciebie, pomóż nam pójść za Tobą. Pomóż nam, Ojcze, nie oglądać się wstecz. Drogi Boże, jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie podjął tej decyzji, to proszę, pomóż nam ją podjąć. Drogi Boże, większość z nas, którzy tutaj jesteśmy, podjęli kiedyś decyzję, aby pójść za Tobą. Drogi Ojcze, ale tak często w naszym życiu pojawiają się rzeczy, do których zawracamy. I wtedy Ty nie jesteś na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ojcze ukochany, chcemy być Twoimi uczniami, chcemy podążać Twoim śladem. Chcemy pójść za Tobą, dokądkolwiek nas poprowadzisz. Nie chcemy oglądać się za siebie. Drogi Ojcze, spraw i pomóż nam, aby nigdy w naszych ustach nie pojawiało się słowo ale. Zawsze wtedy, kiedy mówisz do nas. Zawsze wtedy, kiedy nas wzywasz. Pomóż nam pozostawić wszystko
i pójść za Tobą. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.